Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jeśli chcemy, żeby zaparzacz nam długo służył, musimy go co jakiś czas smarować. Ja w sumie go chyba smarowałem rok temu, więc najwyższy czas. Więc musimy mieć silikon stricte do ekspresów. To znaczy najlepiej taki mieć, niekoniecznie tej firmy, to nie jest żadne lokowanie. Bierzemy na przykład patyczek do uszu, no i przede wszystkim trzeba przesmarować uszczeleczki. Tutaj też jest gumowa uszczelka oraz ewentualnie plastikowe prowadnice. Także tu mamy takie dwa bolce, ten i on, jak się przypatrzymy, jeździ tam w środku po tych prowadnicach tutaj. Z tej strony i z tej strony. Nie za dużo. I druga strona. Windę dajemy do góry. I tu się nam też odsłoniła prowadnica i właśnie ten bolec. Tam też troszeczkę. I z drugiej strony. Tą windę możemy podsunąć do góry, pchając tutaj. No dobra, teraz ta uszczeleczka. Z tyłu jest klapka, którą ściągamy. Na dwóch zaczaskach od góry. No i teraz mamy dostęp od przodu i od tyłu. Nie za dużo. I po gumie. I zmieniłem sobie patyczek na nowy. I tyle. No i montujemy zaparzacz. Tu jeszcze się chwilę pobawiłem tą windą, żeby smar się ładnie rozprowadził po tych prowadnicach. Tylko teraz pamiętajcie, że czyli tu pchałem palcem i tu kciukiem i ładnie to chodzi. Tylko teraz, żeby zamontować zaparzacz, to nie może wystawać, bo nam nie wejdzie. Także cofamy windę i musimy ją schować. Ona się musi schować. I teraz... Dzięki. Trzymajcie się.